Kilkaset osób wzięło udział w warsztatach plastycznych, które odbyły się na rynku w ramach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość. Deszcz zepsuł plany organizatorów, którzy chcieli, aby osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami wzięły udział w Marszu Godności. Pod namiotami dla wszystkich zainteresowanych odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Jan Ciołczek, prezes Stowarzyszenia Radość, powitał wszystkich przybyłych, wśród których nie zabrakło uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Dębicy i Bobrowej Woli, uczniów szkoły specjalnej oraz osób, które współpracują ze Stowarzyszeniem Radość, uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy. To dzisiejsze spotkanie jest przesuniętym świętem Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i mi się wydaje, że w ogóle z osób niepełnosprawnych. No trudno, pogoda nam się dzisiaj nie udała, ale chcemy po prostu zamanifestować, że jesteśmy razem, że tworzymy wspólną rodzinę. Prezes Stowarzyszenia Radość podkreśla, że świadomość społeczeństwa odnośnie postrzegania osób niepełnosprawnych poprawia się z roku na rok. Zmienił się klimat raz, z drugiej strony zmieniło się podejście też samych rodziców osób niepełnosprawnych do swoich potrzeb i to jest budujące. A poza tym no, tworzymy nowe placówki, gdzie te osoby mogą mieć zajęcie, nie będą siedziały w domu i to było głównym celem, wyciągnąć ich z czterech ścian, pokazać, że życie jest troszeczkę inne i pokazać, że można z tą niedoskonałością też funkcjonować w społeczeństwie. Podczas spotkania nie zabrakło smakołyków serwowanych przez pracownicę Kafe Radość, warsztatów rękodzieła artystycznego. Każdy z uczestników wydarzenia miał możliwość malowania czy dekorowania drzewka godności.